Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki i dla miłośników leśnych przygód, leśnych wycieczek z grzybobrania. Oto ten film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Okej. Więc drodzy widzowie, tak widzicie, dzisiaj sam jednak córka nie mogła, nożyk, koszyczek, do tego weźmiemy licznik, wyzerujemy i spróbujemy coś dzisiaj trafić. Moim celem na dzień dzisiejszy jest minimum 100 borowików, powtarzam raz jeszcze, minimum 100 borowików do wzięcia, co trzeba wyznaczyć sobie jakiś cel, aby go osiągnąć i zobaczymy, czy uda mi się wyhaczyć narzucony przez siebie cel, czyli 100 borowików w moim koszu. Więc jedziemy, drodzy Państwo. Zaczynamy oto w tym miejscu. Nowy las, nowe wyzwania. Raczej stary las, inny. Z dala od ludzi. I na tą chwilę jest godzina 8:04. Wtorek, 7 lipca 2020. Po wczorajszym krótkim wypadzie z Grzesiem i jego synem czas przyszedł na dłuższy wypad, pomalutku, powolutku. Wczoraj to był taki pośpiech, deszcz, burza. Więc taki film, a dzisiaj mamy większość dnia, bo cały dzień mam wolny, ale cały dzień za grzybami nie dochodził, więc postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał w moim wykonaniu z lasu, oczywiście z grzybkami. A czy cel przez siebie narzucony osiągnę, czyli stówka borowików, zobaczycie, więc jeszcze raz zapraszam i ma być pięknie, pięknie, szas, pięknie po prostu, wiecie jak. Bajecznie. Dobrze. Wkładamy plecak. Reklamówka, na której siedziałem. Mokro. I jedziemy z tym koksem, bo jak widzicie już po 8 godzinie, więc zaczynamy. Leśny rekonesans. Oto z tego miejsca. Więc idziemy szukając naszych prawózków. Tutaj jest sztuka, zobaczcie, no ale będziemy dzisiaj sprawdzać grzybki, zobaczcie jaki ładny, oczywiście go obierzemy, nie tak inni youtuberzy, którzy kręcą filmy z lasu, kapci nie będziemy brać do domu, więc od razu będę je kroił. I zobaczcie, sito, sito. I sito. Zobaczcie, robaczywy. Robaczywy. Tylko sitko tutaj u góry. Calutkie, zobaczcie. Ale miąż jest cały w dziurkach. Więc grzyba nie bierzemy, nie naliczamy. I tak mówię, interesują nas raczej zdrowe osobniki. Powtórzę raz jeszcze, nie tak inni youtuberzy, którzy pokazują grzybka. Powiedzmy, jeden film 10-minutowy robią, czy 6-minutowy, w tym dwa grzybki. To wiecie, ja z jednego wypadu mógłbym na cały rok filmów nakręcić, czyli jak znajdę 100-200 borowików, to po 3-4 minuty to mógłbym na cały rok film z jednego wypadu nakręcić, ale to nie o to chodzi. Każdy kręci jak uważa, ja mówię, jestem sobą, robię po swojemu filmy, więc tak zrobię, tak też będzie. Tu mamy kolejnego borowika,
Zobaczcie. Goryczak. To jest goryczak. Tfu. Gorzki. W niektórych regionach Polski na niego mówią szatan. Ale to jest goryczak. Goryczka. Można nim nieźle się boleści dostać, zatruć. Oczywiście wiecie, nie każdy ma taki sam żołądek, ale to jest goryczak. Gorzki grzyb. Niejadalny. Ok, idziemy dalej. I tak mówię, skończę, każdy kręci filmy jak chce, jak lubi, ale większość youtuberów nie pokazuje grzybków, jak wyglądają w środku, nie tnie, tylko pokazują, jak rośnie. No każdy kręci jak umie, jak lubi. Ja pokazuję, tak, faktycznie jest, że większość grzybów jest robaczywych. Teraz przeważnie nogi, nawet u małych, dużych. I tak to jest. Dobra, ten las mi coś nie widzi się. Coś mam przeczucie, że tutaj nic z tego nie będzie. Choć jest ładnie, więc idziemy dalej, dalej i dalej. Wychodzimy z tego mchu, gdzie jest bardzo rozkopane, rozgrzebane. Idziemy między choinkę i jagodziny, tam szukać naszych borowików. Tu jest pierwszy. Zobaczcie. Grubasek. Sito. Zobaczcie sami. Sito. Niektórym ludziom to nie przeszkadza, ale mnie tak. Czapka zdrowa, więc bierzemy samą czapkę. Samą czapkę. I dzisiaj jest inna taktyka, dlatego że większość grzybów będzie prawdopodobnie robaczywa. A żeby uzyskać cel, który sobie wyznaczyłem, będę naliczał grzyby zabrane, czyli same czapki. Czapki, no i trzonki, ale jak trzonek będzie robaczywy, to czapkę też zabiorę. Dlatego, że pierwsze grzybki robaczywki i aby osiągnąć cel, zrealizować, osiągnąć, więc tak powiedziałem, nabijam też czapki. 100 borowików, czyli sztuka. Idziemy dalej. Widzieliście, ładnie prezentował się ten borowik, twardy, ładny, z tym, że był sito przez robaki oszamany. Innym ludziom to nie przeszkadza. Niektórzy, kto handlują grzybami, takie grzyby suszą. Wiecie, z dziurami. Ludzie kupują już suszone grzyby na bank, bo nawet nie wiedzą, że one były robaczywe. Niektórym to nie przeszkadza. Niektórzy mówią, że robak zawsze przy suszeniu wyjdzie, przy gotowaniu wyjdzie, no ale to jest takie raczej niemiłe. Więc tak, widzicie, część posprawdzam tu i część posprawdzam też w domu. Tu jest do rozsiania borowik, zostawimy go. Tu jest kolejny, zobaczcie. Widzicie, jaki ładny, piękny.
Zobaczcie, jaki śliczny borowik, gruby. O! I nie robaczywy. Drodzy Państwo, nie jest robaczywy. Więc go przytulimy, bo korzeń jest nierobaczywy. Delikatnie, żeby nie ubrudzić, na dół i mamy dwie sztuki. Dobrze, szukamy, sprawdzamy. Jest w pytkę. Idziemy w miejsca bardziej zielonkawe. Pomalutku, powolutku. Rozglądając się na prawo, lewo. Tu coś widzę, ale to jest muchomorek. Tam jest kolejny. Interesują Was borowiki. Zobaczymy, tutaj jest zieleniutko. I tak, aby natrafić na jakieś pole z borowikami. Okej. Przejdziemy trochę dróżką, odbijając na prawo, lewo i szukamy naszych leśnych przyjaciół. Ceglasto pory. Zobaczcie, ceglaki są zdrowe. Tu mamy sztukę i tu drugi łebek, dwie sztuki. Mamy cztery. Cztery. Szukamy kolejnego ceglaczka, ale nie widzę. Chyba że z drugiej strony też tak może być, że rosną z jednej i z drugiej strony dróżki borowiki ceglastopory. Ale też nie widzę. Tutaj jest coś, ale to są psioczki. Okej. Dobrze, idziemy na borowiki. Jest pytkę. No, w końcu jest borowik. Tak mówię, drodzy widzowie, inny las. Wczoraj była możliwość po pracy, samochód był, z Grzesiem pojechaliśmy. To pojechaliśmy do innego lasu, bo możliwość była, był samochód, a dzisiaj busem przyjechałem, więc inny las, więc inne zbieranie, ale myślę, że stówkę powinienem z tego zahaczyć, tych grzybków, więc obieramy delikatnie i takie powinny być zdrowe grubaski z mchu, tam gdzie jest mokro. Bo widać, że to jest świeży grzyb, a nie te, które już leżą kilka dni. Więc zobaczcie, tak się prezentuje piękny borowik. Sztuka. I szukamy gdzieś obok kolejnego. Z tym, że nie na pewno, może być jedna sztuka. Więc pomalutku, powolutku. Zobaczymy. Okej. Jest kolejny. I tu dwa maluszki.
te akurat malutkie zostawimy, ale tego przytulimy i też tego przytulimy. A te dwa, czyli tego i tego malutkiego zostawimy. Niech niektórzy widzowie się nie oburzają, dlaczego ja takie maluszki zbieram. Dlatego, że taki cały pójdzie i taki do marynaty w całości. Ja lubię grzybki marynowane w całości. Zobaczcie, tak jak te. A więc widzicie, drodzy widzowie, że najlepsze są grzybki, jak dla mnie, malutkie, czyli rarytasy, i takie najlepiej lubię, czyli widzicie, całe łebki malutkie, które są dla mnie rarytasami. Więc każdy niech zbiera takie, jak lubi. Ja lubię małe w całości, więc dlatego zbieram małe grzybki, a nie duże, które niektórzy zbierają. Więc każdy niech zbiera tak, jak lubi. Rarytasy do obiadku. Smacznego. Nie lubię grzybków krojonych w marynacie. Starych grzybów krojonych w kostkę, tylko lubię grzyb, jak się prezentuje, mniej więcej w całości. Dwie sztuki akurat do marynaty, więc dlatego nie oburzajcie się, drodzy widzowie, że trzeba było zostawić do urośnięcia. Ale jakby urósł, to też ktoś by go znalazł. To czy ja go wezmę jako małego, czy ktoś jako dużego, to jest indywidualna sprawa, jak to lubi zbierać. Dla mnie sztuka to sztuka, grzyb takie lubię w marynacie, więc nabijamy dwie. A te dwa zostawię. Tego i tego. Idziemy dalej. Ale tu był jeszcze jeden. Sztuka i tu jeszcze jeden. Jestem zdrowy, to są świeże grzybki. Zdrowy. I takie pójdą do marynaty. Czyli słoiczek z takich jest najlepszy w odcie, mocny, mocny. Raczej dużo octu i takie pytki najlepsze. Dobrze, mamy 2, 4, 6, 8, 9, 7, 8, 9. Bo dwa te, które teraz znalazłem, nie nabiłem. Dobrze. Idziemy. A tu mamy kolejne. Jeden do marynaty. Dwa. Trzy. I tu widzę. Trzy. 4, 5. Zobaczcie, 5. Sześć. Tego zostawimy tu z boku. 6. Siedem. Akurat świeże, więc nie będą robaczywe. Tak jakbyśmy zostawili je jeszcze na kilka dni, jakby urosły, to tak mówię, pierwsze grzybki robaczywki by na pewno były robaczywe. Na razie tu nie widzę, więc szóstka, siódemka. Zobaczcie, 2, 4, 7. I takie to już do marynaty są akurat. Kto zbiera grzyby, lubi marynowane grzyby, wie. Każdy ma swój
smak. Jeden lubi mniejsze, drugi większe. Ja, tak powiedziałem wcześniej, nie lubię grzybów ciętych w kostkę, tylko w całości grzybki marynowane. To jest dla mnie rarytas. 2, 4, 6, 8. Więc nabijamy 8. 17. Ok. Tu są dwa, zobaczcie. Jeden, tu drugi, dwa, trzy. Dobra, ale te będą trochę za małe. Interesują nas przeważnie. Tak pokazałem, tak żeby była czapka i dół obrane. Takie. Tego przytulimy. I tego. To mamy dwa kolejne, zobaczcie, delikatnie się je czyści. I będzie idealny. Jeden na ząb, idealny. Drugi, dwa. Tak, mówię jeszcze raz, to jest indywidualna sprawa, jakie kto grzyby zbiera, lubi. Bo i tak, jak on urośnie, to zrobaczywieje. Bo pierwsze grzybki robaczywki, więc nie ma co ich zostawiać. Co z tego, że później będzie ładnie wyglądał, pięknie, ktoś inny mógłby go znaleźć, trafić. Co będzie cieszył oko, jak będzie robaczywy, to lepiej samemu się nacieszyć degustacją grzybków, niż dać robakom, aby je szamały. Pomału pochodzę tutaj, zobaczymy, czy jeszcze gdzieś trafimy jakichś maluszków. Interesują nas grzyby zdrowe, zdrowe, a te małe są akurat świeże, które dopiero co urosły. Dobrze. Dokładnie. Już nie widzę. Więc idziemy dalej. O, jaki ładny, drodzy Państwo. Zobaczcie. Dwa. Tu jest jeden, a tam jest drugi. Zobacz. Więc, o, tutaj też, ale to kapy. Więc wykręcamy. I mamy piękną sztukę. Którą sprawdzimy. Widzicie, po co ma urosnąć, jak jest robaczywy. Kapelusz tu zdrowy. Zobaczcie, kapelusz zdrowy. To mamy sztukę. I tu kolejny, zobaczcie, sito. Tylko głowa zdrowa. Ok, i tu mamy takie oto marynaty. Zobaczcie, i takiego umarynujemy w odcie. Idealny rarytas. Idziemy dalej. I tu jeszcze dwa bączki do marynaty.
górecki, kupecki, a tam prawdziwecki. Sztuka dwie. I na kolanach odkrywamy dwa. To policzymy jako jednego. To jednego, górecki, kupecki. A pod nimi prawdziwecki. To jednego do marnaty. I tu mamy sztukę też do marynaty. Takich nazbierać, bo te będą zdrowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć sztuk. Idziemy dalej. Tym razem zobaczymy, co tutaj wyhaczymy. Piękny. Piękny. Widać, że młody. Tak jakoś będzie się grzyb mniej więcej fajnie wyglądał, prezentował. Sito, sito, sito. Dalej jest zdrowy. Zobaczcie, czyściutki. Tak mówię, kapelusz do wzięcia. I mamy kolejnego borowika. Wykręcamy. Zobaczcie. Pięknie pachną. Sito. Sito. Zobaczcie. Czym bliżej łba, tym grzyb zdrowy. Zobaczcie, czyściutki. Zobaczcie, czyściutki. Dobrze. Idziemy. Jaj. Zobaczcie. Drodzy widzowie, zobaczcie, pięknie, temu zrobimy fotkę. Drodzy Państwo, zobaczcie, mam do Was teraz takie pytanie, bo wiecie, teraz już bym... Film już 15 minut trwa, grzyby są, już mógłbym zakończyć grzybobranie, jeden film by był z głowy, teraz bym robił drugi, trzeci, czwarty, piąty, ale film będzie długi, podzielę go na, prawdopodobnie na dwie części, ale tak mówię, z jednego mojego wypadu na grzyby mógłbym zrobić na cały rok filmu z grzybobrania. I teraz mam do Was pytanie, powiedzcie mi, czy ja grzyby mam tak do tej pory zbieram i sprawdzać, czyścić, czy jak inni youtuberzy nie sprawdzać grzybów, wkładać do koszyków takie upieprzone, przepraszam za wyrażenie, w ziemi, w ściółce. Więc proszę o pytania, czy mam grzyby zbierać w całości jak inni i nie pokazywać, czy są zdrowe, czy robaczywe, tak większość youtuberów robi, czy mam zachować swój stary styl i po prostu wszystkie przy Was sprawdzać, tak abyście wiedzieli, co jest grane, czy grzyby są zdrowe, czy nie. Zobaczcie. Sito. Sito. YouTuberzy tego inni nie robią. A później w domu mówią, że dobre, zdrowe grzyby, a dlaczego nie pokazują na filmie, że są grzyby po prostu robaczywe. Widzicie, piękny borowik. A robaczywy. A czym niżej, tym zdrowiej. Z tym, że tutaj są już dziury, trzeba byłoby może odkrajać. Zobaczcie, tak dawniej się robi, jak było mało grzybów. Odkrajało, suszyło, sprawdzało,
ale nie będziemy tego robić. I zobaczcie, z takiego pięknego borowika, którego byśmy w domu odkroili, o, na kawałeczki sprawdzali, odkrajali i na pewno by coś się wybrało. Widzicie, po prostu grzyb jest robaczywy. I dlatego, widzicie, niektórzy youtuberzy nie pokazują tego, a ja pokazuję tak, jest. I dlatego do was pytanie, czy mam dalej tak pokazywać, czy grzyby zdrowe, czy robaczywe, czy po prostu w ciulka sobie lecieć, udawać głupa, palić głupa, że grzyby w całości zdrowe. Proszę o wasz komentarz do tego, co teraz się wypowiedziałem. Czy ma być tak wszyscy, czy mam być tak jak do tej pory, jak to robię, sprawdzając grzyby. Okej, idziemy dalej. Tu kolejny prawusek. Zobaczcie, jaki ładny. No ale przykryjemy go. Niech sobie rośnie, bo na bank będzie robaczywy, więc po co go zrywać, po co się rajcować robaczywym grzybem, jak możemy zaraz natknąć na ładniejsze sztuki. Tu jest kolejny, tego sprawdzimy, od razu obetniemy go, sito. Zobaczcie, sito. Czym głębiej, tym lepiej. Tu jest zdrowy. Zdrowy, więc zabieramy kapelusz. I sztuka. To sztuka. Tamtego zostawimy do rozsiania. I zobaczymy tutaj jeszcze, czy coś fajnego rośnie. Coś widzę. Jest piękny. Zobaczcie. Czysty. Zobaczcie. Czyściutki. Czysty. Świeży. Czysty grzybek. Szukamy dalej. Zobaczymy w jagodzinach. Zobaczcie jagodziny. Lecz tutaj jagód nie ma. Mało co jest. Malutko, ktoś tu chyba zbierał jagody, bo mało jest jagód. Okej, zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś prawuska. Widzicie, jesteśmy sami w lesie, jest coś pięknego. W Świętokrzyskim mamy dużo lasów. Święta Katarzyna, Zagdańsk. Pełno jest lasów, więc mamy gdzie szukać. Grzybki, tu jest prawusek, więc ja lubię samotność, sam chodzić po lesie, nie trzeba się nawoływać, cichutko, pomalutku. Czapka zdrowa. I wiecie, tak mówię, mamy dużo lasów świętokrzyskich. To tylko kwestia, gdzie kto lubi zbierać. I ja wybieram lasy, gdzie jest mniej ludzi. No a zawsze coś się znajdzie. Dobrze. Idziemy dalej, szukając w tym lesie. W tym miejscu. Widzicie? Spokój, cisza. I szukamy pomału naszych leśnych przyjaciół.
śpiew ptaków. Odpoczynek jest pięknie. Chodzimy pomalutku. Może trafimy na jakąś większą grupkę rosnących w kupie borowików. Szukamy. Pomalutku. Powolutku. Idzie pyza po swojskim ogródku. Jak widzicie, w całości pójdzie do marynaty, bo to są już te drugie z drugiego wysypu grzybki. Szukałem kolejnych, ale nie ma, widzicie, i w całości borowik. I takich maluszków nazbierać. Najbardziej mnie dzisiaj interesują, bo widzicie, że małe, a zdrowe, to cóż mi po dużych, pięknych borowikach, jak widzieliście na początku, jak były po prostu robaczywe. Okej. Zmiana terenu teraz. Spróbuję tutaj coś wyhaczyć. Och, proszę bardzo, drodzy Państwo. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Zobacz, tego zostawimy. Zostawimy go. Niech ktoś się inny nacieszy. A tego zabiorę. Tego zabiorę, a tego zostawimy. Dlatego, że ja nie zbieram dużych grzybów. Może być świeży, zobaczcie. Ale trudno, zostawię go. Niech ktoś się nacieszy. Grubasek, zobaczcie jaki. Piękny. Zdrowy grzybek. To tylko tego jednego. Ale sprawdzimy go. Sito. Komary gryzą. A dalej zdrowy. Nabijemy sztukę. A tego zostawimy. Zobaczcie. Okej. Okay. Zobaczcie jaki zielony. Prawdopodobnie będzie góra dobra, ale zostawimy. Idziemy dalej. Tu jest kolejny. Ale nie zabieramy. Nie. Bo nie chodzi o to, żeby starych grzybów nazbierać, dużych. Interesują mnie przeważnie zdrowe, mniejsze grzybki, malutkie, a zdrowe, a nie kapcie, których nie zbieram. Jest możliwość wyboru grzybów, więc po co zbierać stare grzyby? Tu kolejny. Goryczak, to jest goryczak. Ktoś wyrwał i zostawił, ale to jest goryczak. Okej. Zaś te przytulimy
miłą chęcią. Zobaczcie, malutki grzybek, ale cieszy. I o to w tym wszystkim chodzi. Sztuka i tu sztuka. Tu jest mały, niech zostanie. Tu pod tym kolejny mały. Zobaczcie. O tu, tutaj te zostawiam. Niech urosną. A te dwa przytulimy. Dalej czysty. Dobrze. Ale tutaj obok tamtych jeszcze tutaj taka ładna sztuka. Przykryte. Jeden był odkryty i reszta przykryte. Te wykręcimy. A resztę tutaj są, zobaczcie. Przykryjemy. Mamy trzy sztuki. Kolejne dwa grubaski. Szukamy dalej. Mamy taki wyszamany, więc zostawimy go. Szukam ładniejszych grzybków, więc tamtego zostawimy. Kolejny strupek, ale też zostawiamy. Czyściutki. Zobaczcie. Czyste. I takie nas interesują. Sztuka. Zdrowe białutki, zobaczcie. Zobaczcie, ślimak siedzi, to grzybek już jest dalej zdrowy. Dwie sztuki. Szukamy dalej. Czapka. Zdrowa. No zobaczymy. Zdrowy był. Korzeń zdrowy. To ten też powinien być zdrowy. Szukamy z boku. Zdrowy. Dwie sztuki. Idziemy dalej. Mamy kolejnego.
wózka. Głowa zdrowa. Sztuka. Sito. Tego zostawimy, będzie to samo. Jeszcze tego sprawdzimy. Sito i tego. Zobaczcie. Ten jest zdrowy. To mamy jedną sztukę. Na tego zostawimy. I tu mamy jeszcze sztukę szamanego. Oraz tutaj. Robaczywy. Okej. Tak, widzicie. Dobrze, tego zostawimy. Tu jest jakiś ogryzek. Ale też go zostawimy. Idziemy dalej, szukając jakichś fajnych borowików. Zobaczymy tego. Ślimak siedzi. Zobaczcie sito. Widzicie? Zobaczcie, o czym mówię. Że sito. A czapka też. Trzeba byłoby wykrajać, ale tu widzę kolejnego. Kolejnego od razu tniemy. Zdrowy. Czapka zdrowa, tutaj jest kolejny, ale to muchomorek, a ten jest zdrowy, to jedna sztuka. I tutaj kolejny. Zobaczcie, sito. Okej, widzicie, wykroiłem. Idziemy dalej. Więc mamy takiego, drodzy Państwo. Zostawimy tego. Tego sprawdzimy. Grubaska. Tego sprawdzimy. Tego zostawimy. Tutaj jest też zwalony. Idziemy, szukamy. Dalej. Tego przytulimy. I tu zobaczcie. Zobaczcie sami.
piękne grzybki. Tego zostawimy dużego, tego zabierzemy. I tu kolejny. Interesują nas takie. Taki. Taki. I taki. A tego dużego zostawimy.